Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o samochodzie Volvo XC60 pierwszej generacji. Samochód zaprezentowany na Geneva Motor Show w 2008 roku, zaprojektowany przez Larsa Blenvala, był produkowany do 2017 roku. Auto w 2013 roku przeszło facelifting, zmieniono gruntownie przód, tył, reflektory, maskę, zderzaki, dodatkowo wnętrze, wyposażenie, kolory tapicerek. Także samochód był produkowany w Gandawie, w Chengdu oraz w Shah Alam. Samochód to przedstawiciel segmentu D, SUV, oferowany z sześciobiegową manualną skrzynią biegów, sześcio- i ośmiobiegową automatyczną, z napędem na przednie koło oraz napędem wszystkich kół. Samochód ma długość 462 do 4 cm po faceliftingu oraz szerokość 189 cm, wysokość 171. Rozstaw osi to 277 cm. Masa własna od 1718 kg do 1937. Samochód w testach Euro NCAP uzyskał 5 gwiazdek. Pojemność bagażnika to od 495 litrów do 1455. Samochód to konkurent takich Audi jak Audi Q5, BMW X3, Infiniti EX, Mercedes klasy GLK. Teraz co nieco może o danych technicznych silników, jakie były oferowane. Może na początek silniki benzynowe, czyli dwulitrowy motor 203 konie, czterocylindrowy, turbo 300 Nm, 8,9 sekundy do setki, 205 km na godzinę, prędkość maksymalna. Model T5, dwulitrowy turbo, 240 koni, 320 do 350 Nm, 8,1 sekundy do setki, 210 km na godzinę, prędkość maksymalna. W wersji 245-konnej ten silnik rozpędzał się do setki w 7,2 sekundy. Kolejna wersja to T6, czyli dwulitrowy motor turbo, 306 koni, 400 Nm, 6,9 sekundy do setki, prędkość maksymalna ponad 200 km na godzinę. Sześciocylindrowy T6 DOHC turbo, 3 litry, 285 koni, 400 Nm, 7,5 sekundy do setki, 210 km na godzinę, prędkość maksymalna, oraz 3-litrowy motor turbo, sześciocylindrowy, 304 konie, 440 Nm, 6,9 sekundy do setki, 210 km na godzinę, prędkość maksymalna. Oraz wersja 3.2, czyli sześciocylindrowy motor 3.2, 243 konie, wolnoscący, 320 Nm, 9,1 sekundy do setki, 210 km na godzinę, prędkość maksymalna. W przypadku diesli były to następujące jednostki: D3, motor dwulitrowy, 136 koni, 350 Nm, 11,2 sekundy do setki. D3, dwulitrowy motor, 163 konie, 400 Nm, 10,3 sekundy do setki, 195 km na godzinę, prędkość maksymalna. D4, dwulitrowy motor, 181 koni, 400 Nm, tutaj mamy 8,5 sekundy do setki, oraz wersja D5, pięciocylindrowy motor 2.4, 215 koni, 420 Nm, 8,1 sekundy do setki, 215 km na godzinę, prędkość maksymalna. To by było na tyle odnośnie takich podstawowych danych technicznych. Teraz może co nieco o samochodzie samym. Na pewno Volvo XC60 wyróżnia się to, że jest to jeden z najczęściej kupowanych SUV-ów w polskich salonach. Tak naprawdę obok BMW X5 i X6 jest to najczęściej kupowane właśnie auto z tego segmentu. Samochód jest dosyć młody, był zaprezentowany w 2008 roku. Tutaj
tutaj można jeszcze powiedzieć, samochód był na płycie podłogowej zoptymalizowanej, także na tej samej płycie zbudowano inne modele Volvo S60, V60, Forda Mondeo z tego samego koncernu. Auto ma bardzo bogate wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa, dużo systemów, systemów zjazdu, systemów monitorowania jazdy, city safety, zapobiegania stłuczki, przygotowaniu samochodu do kolizji, dodatkowo system stabilizacji przechyłu, bardzo dużo elektroniki, także pomagającej na pewno w samej jeździe. W 2013 roku auto przeszło gruntowny facelifting, tak jak wcześniej powiedziałem, samochód był produkowany do bieżącego roku, w tym roku wszedł następca, także samochód gruntownie przeprojektowano. Teraz co nieco może o silnikach. Większość samochodów oferowanych na rynku ma silnik diesla. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest to dosyć ciężki samochód z napędem na 4 koła, także tak naprawdę raczej najmocniejsze wersje powinniśmy wybierać diesla, czyli 2.4 modele D5, czyli 2.4 diesel o mocy od 175 koni mniej więcej. Najlepiej wybrać wersję 185 do 215 konną. Jest to akceptowalna dynamika. Spalanie średnie od 8 do około 10 litrów mniej więcej, w zależności od typu jazdy. Co do usterkowości takiej w dieslach, tak naprawdę raczej przy większych przebiegach będziemy mieć na pewno problem z układem wtryskowym, turbosprężarką, dwumasowym kołem zamachowym w przypadku skrzyni manualnej, wtryskiwacze, pompa wysokiego ciśnienia. Także trzeba zwrócić na to uwagę, także na filtr cząstek stałych. Co do silników benzynowych, tutaj mamy wersję, dużo wersji, najwięcej jest wersji turbo, jest także silnik sześciocylindrowy. Tutaj musimy w silnikach benzynowych zwrócić uwagę na problemy czasami z łańcuchem rozrządu. Często dochodzi do rozciągnięcia, przeskoczenia tego łańcucha, czyli trzeba kontrolować po większych przebiegach, jaki stopień jest zużycia. Niestety silniki benzynowe to spalanie już grubo powyżej 10 litrów. Średnio nawet w wersji najmocniejszej turbo możemy spodziewać się spalania dochodzącego nawet do powyżej 15 do 20 litrów, w zależności od ruchu, w którym będziemy się poruszać. Co do przekładni, dodatkowo dwulitrowe silniki benzynowe mają bezpośredni wtrysk paliwa, tutaj trzeba zwrócić uwagę na osadzający się nagar. Co do układu przeniesienia napędu, mamy skrzynię automatyczną Gertronic, sześciobiegową manualną. Napęd jest albo na przednią oś, albo na wszystkie koła. Haldex, sprzęgła Haldex. Przednie zawieszenie to kolumny McPhersona, z tyłu niezależne wahacze. Na co się skarżą użytkownicy? Przede wszystkim na plastiki, wykończenia wnętrza. Tutaj szczególnie wersje, powiedzmy, polecane są po faceliftingu, bardziej dopracowane. Dodatkowo są problemy czasami z tapicerką, z jakimiś zużyciami. Lakier także jest dosyć podatny na zarysowania. Auto jest dosyć odporne na korozję, nie rdzewieje, także nie ma z tym problemów. Z takich usterek trzeba zwrócić uwagę na siłowniki pokrywy bagażnika, jak także duża ilość systemów bezpieczeństwa elektronicznych i możliwość awarii poszczególnych czujników. Dodatkowo trzeba się liczyć z wczesnym zużyciem układu hamulcowego, czyli tarcze, klocki hamulcowe ze względu na wagę samochodów. Na pewno warto wybierać modele po faceliftingu jako bardziej dopracowane. Jest duży rynek tych samochodów w Polsce, dużo egzemplarzy z polskich salonów, także warto zadbać, warto kupić zadbaną, serwisowany samochód. Najtańsze egzemplarze tutaj kupimy już od około
mniej więcej 40 tysięcy złotych, aczkolwiek na zadbany egzemplarz, powiedzmy w wersji po faceliftingowej, będziemy musieli wydać nawet grubo powyżej 70-80 tysięcy złotych. Także to by było na tyle odnośnie Volvo XC60. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk.